Gorąca kampania wyborcza trwa także w Odmuchowie. W szlanki z urzędującym już 12 lat Janem Woźniakiem zdecydował się stanąć Damian Nowakowski. Obecnemu burmistrzowi widocznie mocno zaszło za skórę jego kampania wyborcza, bo pozwał swojego kontrkandydata w trybie wyborczym. Sąd nie uznał jednak racji Woźniaka. Powodem sporu była ulotka wyborcza, którą przygotował Damian Nowakowski. Ma on w stosunku do władzy poważne zarzuty. Ja im cały czas zarzucam, że są leniwi, bo naprawdę są leniwi. Ja uważam, że przez 12 lat można było zrobić o wiele, wiele więcej. Chociażby temat kanalizacji, który został teraz ruszony, można było ruszyć co najmniej 8 lat temu. Nie? Były na to środki, inne gminy wspaniale to wykorzystały, a my na sam koniec ruszamy z kanalizacją, gdzie teraz znowu trzeba będzie zabiegać o te pieniążki, kolejny etap robić. Na tym jednak nie koniec. Komitet Wyborczy Jana Woźniaka zarzuca mi, że w tej ulotce użyłem nieprawdziwych określeń. Między innymi napisałem, obecna władza jest już zmęczona i leniwa, by aktywnie działać. Obecna władza dopuściła się do likwidacji zakładów pracy. W swojej ulotce Damian Nowakowski ostrzega również, że pozostawienie obecnego burmistrza Otmuchowa na kolejną trzecią z rzędu kadencję doprowadzi do tego, że będzie to miasto bezrobotnych emerytów i rencistów. Te stwierdzenia nie spodobały się urzędującemu burmistrzowi, który wytoczył w trybie wyborczym proces swojemu kontrkandydatowi i domagał się zakazania rozpowszechniania materiałów wyborczych, przeprosin oraz wpłacenia przez Damiana Nowakowskiego 25 tysięcy złotych na cele charytatywne. Powiem, że w uzasadnieniu napisano też, że od 2003 roku w Odmuchowie nie został zlikwidowany żaden zakład pracy, a wiemy, że na przełomie 2009-2010 przecież zlikwidowano cukrownię. Czyli władza widzi, że cukrownia dalej jest, a mieszkańcy muszą udać się do okulisty. Wszystkie informacje zawarte w tej mojej ulotce to są moje spostrzeżenia jako mieszkańca Odmuchowa. I tak też swój wyrok argumentował sąd, który oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Jana Woźniaka, wyjaśniając, że oceniając dotychczasową władzę jako leniwą, zmęczoną, niekompetentną czy pozbawioną odwagi, uczestnik postępowania wyraża jedynie swoją opinię. Dlatego też zdaniem Damiana Nowakowskiego Odmuchów wymaga nowego, świeżego spojrzenia. W Odmuchowie nic się nie dzieje. O tych 12 lat, proszę pana, co, mamy tylko robione chodniczki, jakąś tam lampę, nie mamy żadnych większych inwestycji. Wszystkie gminy zabiegają o to, żeby ściągać inwestorów, żeby uzbrajać tereny. W Odmuchowie nic. Mieliśmy cukrownię, została zlikwidowana. Niby ma być inwestor, ale to jest też tak cicho. Niby coś tam w Łące ma się dziać i pytanie, czy ta rozlewnia wód ma powstać, czy to jest tylko taka kiełbasa wyborcza. Damian Nowakowski mówi, że swoje ulotki będzie kolportował dalej i zapowiada, że będzie drukował nowe.